proszę Państwa, tak na wprost odpowiednik naszego Mariusza Czerkawskiego, czyli hokeista bardzo znany, który grał w Sokiem Kijów, który grał w wielu innych drużynach i tak samo grał w NHL, w związku z czym tak samo jest właśnie lubiany, rozpoznawany. Nie wiem, czy panowie będą siebie kojarzyć, ale coś mi wspominam, że chyba cię dobrze kojarzę i zobaczymy, jak się spotkacie. Co zagracie? Oleg Kochan. Tak, Oleg Kochan to jest producent filmowy, bardzo uznany w Ukrainie. Zresztą bardzo, bardzo fajnie gra w piłkę. Miał wiele nagród swoimi filmami i w Cannes, i w Los Angeles. Teraz praktycznie już pracuje na Zachodzie, także światowy format producencki i też się cieszę, że przyjedzie, bo to jest szansa dla nas do wspólnego projektu. Dalszy Oleg Karamazow, przedstawiciel futbolnego klubu Maestro. To no, mega zwierka ukraińskiego roku. Фронтмен гурту «Браття Карамазови». Ну, щоб ви розуміли, якби, про кого йдеться, це такий малєнчик, скажімо так. Такий маленький. Ну, я буду таку асоціацію наводити, тому що насправді... Акурат Іван добре знає польський ринок, він дуже допомогний сам для скоєження. Олександр Хлівінський. Так, Олександр Хлівінський – то є діннікар спортовий. Не буду мовити, до кого подобний. Натомість є просто шефом служби прасової дійсної репрезентації України офіціальної і правою рукою Олега Блохіна в справах праси. І, очевидно, якщо ході о мене, наприклад, то цоколвєк, włącznie z wywiadami i tak dalej, to zawsze Aleksander. On jest bardzo rzetelny, bardzo uznany dziennikarz, więc zapraszamy go i się zgodził. Cieszymy się.